Dokładnie 28 maja została zawarta umowa społeczna. Umowa społeczna między związkami zawodowymi, głównie górniczymi, a stroną rządową. Tutaj na sali są nawet osoby, które negocjowały tą umowę. Ale przede wszystkim zatwierdził ją pan premier, zatwierdził ją rząd. I wydaje się, że to była umowa, która w tamten czas, który niestety od tego momentu się zmienił, wpisywała się dobrze. Była trudna, bardzo trudna, uczciwie mówiąc, do wykonania, ale obejmowała zarówno kwestie górnictwa i tutaj proszę nie przerażać się tym słowem jego likwidacji do 49 roku, do 2049 roku, osłon socjalnych, sprawę wynagrodzeń, ale obejmowała także różnego rodzaju problemy związane z kwestią rozwoju Śląska, inwestycji na Śląsku. No ale od tego momentu, to jest kilkanaście miesięcy, sytuacja zmieniła się bardzo. I dzisiaj są tutaj wielkie znaki zapytania. Czy w ogóle należy likwidować przemysł górniczy? Czy jest tak, że w obecnej sytuacji, która obejmuje w wielkiej mierze kryzys energetyczny, można powiedzieć, ten kryzys jest ojcem wszystkich innych kryzysów, które dzisiaj dotykają świat i dotykają oczywiście nasz kraj. Czy w tej sytuacji tamte decyzje, tamte zapowiedzi są jeszcze aktualne? No co najmniej trzeba się nad tym zastanowić.